Siema ludziska, taki króciutki update odnośnie klimatyzacji, bo mówiłem w ostatnim filmie, że wentyle są nieszczelne i ucieka powietrze stamtąd. Pisaliście mi, co po niektórzy, nie, to niemożliwe, to tak nie jest i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam tak, gówno prawda, oczywiście, że to jest możliwe. Słuchajcie, nie każdy samochód ma założoną gumeczkę. Popatrzcie, tutaj mamy Land Rovera Discovery pierwszej generacji. On jest z 92 roku. Klimatyzację ma jeszcze tą RRR12. Gdzieś ona tutaj była. Opis był chyba nawet tego. Czekajcie, czekajcie, że ja sobie znajdę. Kurde. Tu było? Nie. Nieważne, to jest ta R12. To chyba to. 12R, jak się nie mylę. Nieważne. Ona ma jeszcze stary płyn, ten nieekologiczny. I słuchajcie teraz tego. Słyszycie gumeczki? Taki odgłos jest, jak wentylki mają gumeczki pozakładane. Zobaczcie, ona ma jeszcze te stare przyłącza. I powiem wam tak, 92 rok, 31 lat i ta klimatyzacja cały czas tutaj działa. Nie była nigdy w życiu napełniana, nie była nigdy serwisowana. Wiem, bo wcześniejszego właściciela znam. I mówię, ma jeszcze ten stary gaz. I nie widzieliście na pewno na moim filmie, pomimo że auto jest porozkładane, podłączaliśmy tam klimatyzację i ona działa i to super działa. A teraz przejdźmy do innego samochodu. Skoda Fabia. I zobaczcie, ona, ja jestem na 100% pewny, że ona ma wentyl uszkodzony. Fakt, że ja to wczoraj sprawdzałem, ale odkręcając wentyl tutaj, to jest akurat ten wysokiego ciśnienia bodajże. To po prostu jest pst, taki syk. Czyli, że kapturek działa, bo założyłem gumkę, wentyl jest nieszczelny. Gdybym nie założył gumki, to uciekałby mi gaz i uciekał z tego samochodu. Posłuchajmy, może syknie. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale było takie pszczt, takie delikatniusieńkie. Ale to wystarczy takie delikatniusieńkie syknięcie, żebyście po miesiącu, dwóch nie mieli gazu. I tak to jest na serio. Słuchajcie, czekajcie, ja tutaj mam gdzieś takie adapterki, bo do tego Land Rovera kupiłem, aby sobie napełnić gaz. Ja tu robię 500 rzeczy na raz. Takie coś, moment. I teraz słuchajcie, nie o to chodzi, żeby był zimmering, żeby zewnętrzną część przyciskał, albo wewnętrzną część, bo takie są i tak samo uszczelki zakładane. Chodzi o uszczelkę płaską, żeby ten nasz powierzchnię tutaj, naszą górę, tu przyciskała uszczelka. Wtedy jesteście 100% pewni, że tędy nie będzie już uciekał wam gaz. Taki krótki update. Macie pytania? Piszcie. Odpiszę jak tylko mogę, kiedy tylko mogę, ale staram się na wszystkie komentarze odpisywać. Nawet na te idiotyczne. Pozdrawiam was cieplutko i za to, że się postarałem, update'a wam dałem, to mi kawę postawcie. Link macie tam w opisie. Czym da się ciepło? Cześć!